Mam wrażenie, że Pieces of My Journey to świadectwo takiego uzespołowienia projektu Gniewu Mira Tomczyka, pokazuje całą ewolucję tego składu od muzyków, którzy gdzieś tam się pojawiali, przede wszystkim gościnnie dobarwiali płytę Event Horizon, później przez skład koncertowy na Quality Jazz Live, a teraz można powiedzieć pełnoprawny zespół, o czym zresztą świadczy okładka. I czy rzeczywiście patrzycie na tę współpracę, że z biegiem lat ona się zacieśniła i jesteście coraz bardziej po prostu zespołem, a nie projektem Gniewu Mira? To może ja powiem słowem wstępu, że jak najbardziej na tym mi bardzo zależy, żeby siłą właśnie był ten kwartet, te osobowości, te jednostki, które są na okładce najnowszej płyty Pieces of My Journey. No my z Gniewkiem znamy się już jakoś około 6 lat, więc... No, tak mi się wydaje, więc faktycznie... Nie jedną trasę, nie jeden koncert razem zaliczyliśmy i no, te nasze inspiracje muzyczne po prostu się przenikają. I tak, no Gniewko też gra u mnie, jakby w moim projekcie Minty. I mówię, że nasze właśnie inspiracje się przeplatają i dajemy sobie wspólnie różne nowości. Maćku? Tak. Śmiało. A propos Pieces of My Journey, to też warto zauważyć, że po dwóch płytach bardzo otwartych, jeżeli chodzi o formę, mocno rozimprowizowanych, a też przynajmniej rozbudowanych kompozycyjnie, jest to album taki, no powiedziałbym, najbardziej zwarty, kojący, momentami piosenkowy. Jestem ciekaw, czy dla was to też jest ciekawe doświadczenie, że to się cały czas może zmieniać, że są utwory, choćby w trakcie koncertów, które wykonujecie i tam trzeba się nagimnastykować, bardzo dużo grać, a są też takie, gdzie można postawić na nastrój, na kreowanie pewnych barw, niekoniecznie na wirtuozerię. Tak, no myślę, że takim utworem jest The City, który ma jakby tą formę mocno zdefiniowaną, ale z drugiej strony jest mocno taki ilustracyjny, przynajmniej ja to tak odbieram. Osobą, która bardzo dużo też improwizuje w naszym zespole jest Maciek. Może coś powie na ten temat? Ja lubię improwizować. A że gram na saksofonie, to taka specyfika trochę tego instrumentu. Gniewomir powiedział o utworze The City, ale ja uważam, że wszystkie utwory na tej płycie i trochę również na poprzednich są takie, że można tą płytą się i zainteresować, i wypocząć. To nie jest przeintelektualizowana muzyka. Jest tak na takim ciekawym, wykonawczym poziomie. Broni się pod każdym względem i przyjemnie się to gra. I mi się wydaje, że Zdzisław się ze mną zgodzi. No w zasadzie tak. No, w tym projekcie dużo jest momentów, gdzie jest miejsce na jakąś taką, na taki spokój, gdzieś tą zabawę przestrzenną, ambientową barwą, co bardzo lubię. No i są też momenty, gdzie można troszkę poszaleć i pokazać kilka rzeczy wyćwiczonych przez te kilkadziesiąt lat. Czyli generalnie szerokie spektrum różnych muzycznych zjawisk, co jest bardzo fajne, bo nie ma zamknięcia gdzieś tam w jednym takim wąskim spojrzeniu, tylko jest to dość szerokie i to jest fajne. Ale wiem, że Gniewomir zarówno w studiu, jak i na koncercie bywa dość precyzyjny, czyli są partie utworów, gdzie chce usłyszeć bardzo konkretne rozwiązania i coś dość konkretnego wam sugeruje, ale są też takie, gdzie stawia na siłę jakiejś indywidualności, na wolność. Jestem ciekaw, czy po ograniu tego repertuaru w waszym składzie już to jest coraz bardziej jasne, kiedy można pójść na całość, a kiedy jednak trzeba trzymać się tych kompozycyjnych ram. No Maciek już mnie raz w jednym wywiadzie określił jako, jak to powiedziałeś, jestem SS-manem na próbie, więc może muzycznym SS-manem, więc jak teraz to wygląda? Tak samo. I bardzo dobrze. Mint? No ja, że tak powiem, nie improwizuję w tym zespole zbytnio, ale ja się bardzo dobrze odnajduję w zamkniętej formie i bardzo lubię innym oddawać tą wolność, na przykład Maćkowi, ale ja mam takie odczucie, że bardzo rozwijam się w tym zespole, ponieważ no, moją taką...
no muszę ćwiczyć na przykład, no i moją główną działką jakby nie jest jazz, jakby nie... Nie gram tego na co dzień, i chociaż no mam jakieś tam podstawy, żeby wykonywać tą muzykę, ale, no, ale nie jestem tak jak Gniewko Maciek. No bardziej zajmuję się muzyką elektroniczną i taką, wiadomo. Więc na pewno każdy kop, każde nowe rytmiczne rozwiązanie mnie bardzo otwiera i uczy. Co? Każdy kop powoduje pot na skroni. Tak, to też Miti wspomniała o tym, że właśnie jest troszeczkę z innego świata i na tym mi szalenie zależało, żeby to nie był typowo jazzowy skład, tylko żeby to był zbiór osobowości z różnych właśnie dziedzin i kolorów. Właśnie tutaj Martyna bardziej tą sferę piosenkową przez wokal też rapuje, co jest nie tak często spotykane u kobiet w naszym kraju też szczególnie, co jest bardzo charakterystyczne. Jeszcze gra do tego jednocześnie na syntezatorze basowym, co jest bardzo samo już siebie ciekawe. Maciek jest takim, moim zdaniem, wolnym elektronem, który przychodzi, robi mnóstwo zamieszania, daje mnóstwo świetnej energii, oplata tą muzę, ogrywa swoimi szalonymi improwizacjami, a Zdzichu jest takim połączeniem dla mnie światu właśnie produkcji, takiego wyrachowania, takiej zamkniętej formy, ale też z drugiej strony jak trzeba, to świetnie improwizuje, więc... Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę taki skład mieć. Kombo. Kombo, tak, idealny. Dream Team. Ale Dream Team? A Dream Team. Ale powiedziałeś o tym, że Martyna jest z innego muzycznego świata, natomiast mam wrażenie, że jakimś wspólnym mianownikiem, jeżeli chodzi o wasze twórczości, jest to, że one są dość mocno ponadgatunkowe i choćby u Martyny się pojawiają elementy soulowe, elektroniczne, raz jest organicznie i raz mniej organicznie i mam wrażenie, że to samo dotyczy projektu Gniewomira Tomczyka. Jestem ciekaw, czy faktycznie jest tak, że wy się bardzo mocno inspirujecie, jeżeli chodzi o pomysły, jakieś rozwiązania aranżacyjne, brzmieniowe, czy bardzo często wymieniacie się jakimiś nagraniami, które później powodują, że wasza muzyka brzmi zupełnie inaczej? To chyba Gniewko z Minty najbardziej. No myślę, że mamy z Gniewkiem podobne takie też... Podobny przelot, jeśli chodzi o po prostu o słuchanie muzy, to co tak naprawdę lubimy. Więc nie wiem, jazz, drum and bass, po prostu jakieś mocno elektroniczne brzmienia eksperymentalne. Może Gniewko to bardziej łączy z jazzem i z jazzem. Bardziej z muzyką autorską improwizowaną. No a ja bardziej to łączę z, nie wiem, neo-soulem i soulem, tak? Ale jest faktycznie gdzieś ten wspólny mianownik elektroniczny. Ja bardzo się cieszę, jeżeli ktoś nie wie, jak nazwać ten zespół, w sensie jak on gra, bo to znaczy, że to po prostu jest coś, co troszeczkę skłania do myślenia i daje takie refleksje nie takie szablonowe, tylko po prostu cały czas ta gatunkowość gdzieś się wymyka i bardzo mi na tym w sumie zależy, żeby ten zbiór właśnie osobowości wymykał się co chwila spod takiej kontroli gatunkowej. Ale powiedziałeś, Gniewomir, kiedyś o tym, że dla ciebie to jest nawet fajne, kiedy przychodzi ktoś, kto mocno siedzi w jazzie na twój koncert i może nie tyle jest zniesmaczony, ale co z początku lekko skonfundowany tym, że jest to rzecz mocno elektroniczna, kiedy przychodzi ktoś, kto kocha bity i nagle słyszy dużo jazzowych harmonii. Jestem ciekaw, czy widzisz w takiej dłuższej perspektywie, że coraz bardziej mamy rozległe gusta, czy widzisz coś takiego, że słuchacze się otwierają, kiedy nawet jest ten moment dyskomfortu przez pierwszy kwadrans, później mówią, okej, to jest coś fajnego, to jest nowa jakość. Myślę, że najfajniejsze jest to, żeby przychodzić na nasze koncerty bez nastawienia, na co idziemy, tylko idziemy po prostu spędzić czas razem wspólnie i nie rozmyślajmy, co to jest po prostu. Tylko jeżeli to na nas działa, jeżeli wzbudza to emocje, muzyka jest po to sztuka, żeby wzbudzać emocje, więc jeżeli coś na nas oddziałuje, to nie analizujmy tego, po prostu bądźmy w tym. No bardzo jest fajne to, że tak naprawdę każdy chyba tu jest sobą w tym będzie. Jakby nie ma... Oczywiście jest założenie, jeżeli chodzi o kompozycję, o ten taki sznyt elektroniczno-jazzowy, soulowy, ale wydaje mi się, że właśnie fajne jest to, że każdy może być tutaj sobą. A propos tego, że każdy z was jest sobą, to zauważyłem, że na płycie pojawia się też bardzo dużo pięknych takich jazzujących tematów. Pojawia się dużo też fortepianu takiego jazzowego, który może kojarzyć się nawet
powiedziałbym, z taką norweską szkołą, jakieś elementy czasami wręcz chopinowskie, jakaś taka elegancja. Jestem ciekaw, Zdzisław, czy to wygląda tak z twojej perspektywy, że jak Gniewomir przynosi kompozycję, to jednak ci zostawia dużo swobody, żebyś mógł odcisnąć piętno na tych utworach, żeby to nie było odgrywanie jakichś tam kwitów. Myślę, że to jest kwestia troszkę zaufania. Oczywiście są jakieś ustalona koncepcja danej kompozycji czy danego aranżu kompozycji w przypadku Chopina tam sprzed kilkuset lat. Natomiast to, jak się to zinterpretuje, gdzieś tam jest to pewna otwartość, bo tak jak mówię, to jest gdzieś tam pewne zaufanie do kogoś, kto należycie potraktuje ten materiał, tą materię tutaj. I udaje nam się znaleźć wspólny mianownik zazwyczaj. Czasami moje przechodzi, czasami Gniewa przechodzi, w sensie koncepcji. Czasami nic nie przechodzi, odrzucamy i wymyślamy coś nowego. Maciej, a mnie ciekawi też twoja perspektywa, dlatego że na płycie wydaje mi się, że jest dużo partii, które są dosyć kunsztowne, które są bardzo przemyślane, ale jednak jest też sporo ekspresji, wydaje mi się, rezultatu jakiejś improwizacji. Czy rzeczywiście gdzieś masz takie podejście, że chcesz połączyć te światy, żeby rozpisać sobie pewne rzeczy, czy mieć je rozpisane przez kompozytora, ale jednocześnie stworzyć coś spontanicznie, co jest rezultatem danej chwili, a niekoniecznie czymś co do nutki rozpisanym? Znaczy. Ktoś kiedyś powiedział, że do każdego bendu, do którego wchodzę, wnoszę taką garażową nonszalancję. I mi się wydaje, że tutaj w tym przypadku jest bardzo podobnie, gdyż moje zadanie polega na tym, żeby tą ekspresją, którą się charakteryzuje moja gra, coś rozwalić. I jeżeli nawet Gniewomir przynosi to w nutach, to podejrzewam, że z założenia powątpiewa, że ja to zagram tak jak napisane. Tak po prostu działam, więc nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, ale to przeważnie dokładam bardzo dużo swojej własnej inwencji twórczej do tego, co mi przed twarz dają, bo po prostu tak lubię. Też tutaj chciałem wspomnieć, że Maciek oczywiście jest autorem części utworów, na przykład w Another Vision, tak. W Another Vision część tak zwana chopinowska, czy tak zwana mozartowa jest twoja, więc jak najbardziej tutaj Maciek o tym nie wspomniał, ale też jest absolutnie kompozytorem i twórcą w tym projekcie. Tak, staram się egzekwować, Maciek zawsze gdzieś tam się wymyka na próbach, tylko sobie dajemy takie spojrzenia na zasadzie, tam był ten kop, wiem, zagram go lepiej następnym razem. Dobra, to na sączeku wyjdzie. I po prostu jest taka przepychanka, ale to jest bardzo fajne, bo właśnie to sieranie charakteru dla mnie jest bardzo ważne. To, żeby każdy czuł się swobodnie w tym będzie. Oczywiście w konwencji, w koncepcji, którą gdzieś tam tworzymy. Na sam koniec chciałem spytać o różnorodność twórczości projektu Gniewomira Tomczyka, no bo mamy teraz płytę, tak jak już ustaliliśmy, bardziej stonowaną, natomiast kolejny album ma być mocno eksperymentalny i jestem ciekaw, czy takie żonglowanie estetykami, stylistykami powoduje, że czujecie rozwój jako muzycy, kiedy musicie z każdym kolejnym wejściem do studia zrobić coś zupełnie innego, kiedy interpretując później te utwory w trakcie koncertów, zmienia się zupełnie brzmienie zespołu. Czy czujecie, że to powoduje ciągły rozwój? Fakt, że płyta Pieces of My Journey to zbiór takich różnych kartek z podróży, różnych przedziwnych, czasami odmiennych i fakt, że to jest twoja płyta, Minty, debiutancka, właśnie ma nazwę, która też troszeczkę jakby może nawiązuje do tego albumu. Ma nazwę Assemblage i Assemblage to jest jakby technika kolażowa. Nie wiem, używana przez Kantora i różnych artystów, czyli... No po prostu zbiór różnych właśnie wspomnień, emocji i historii i barw, no. Ale czy to cię rozwija? No pewnie tak. Chyba tak. Zobaczę państwa na koncercie. No i mamy puentę, dzięki. Dziękujemy bardzo.